Czekaj chwilę, pójdę coś sprawdzić. Dzień dobry, cześć, ja nazywam się Mateusz. Nie wiem, czy mnie pamiętasz, bo nie nagrywałem ponad 45 dni. Słuchajcie, nie nagrywałem dla was przez ponad półtora miesiąca tylko i wyłącznie dlatego, że mi się nie chciało. Dokładnie tak, potrzebowałem takiego resetu. Ja swoją przygodę na YouTubie traktuję jako takie kółko, które mega szybko się kręci. No i w końcu trzeba po prostu wyjść z tego kółka, żeby odpocząć. Ja właśnie potrzebowałem takiego odpoczynku. No ale już jestem i naprawdę nie mogę się nacieszyć, jak widzę teraz te szkiełko, do którego nie gadałem przez ponad miesiąc. To dzisiejszy praktycznie cały odcinek, że tak powiem, nagrał mój brat. Dokładnie tak. Pod moją nieobecność, gdy ja właśnie sobie odpoczywałem, miałem tą miesięczną przerwę, to on z racji tego, że już go kilka razy uczyłem, jak włączyć i wyłączyć aparat, to właśnie sobie ten aparat wziął i zaczął mnie nagrywać. Co więcej, wymyślił sobie super pomysł na film, a mianowicie taki, żeby po prostu mnie denerwować. Co akurat nie jest za bardzo fajne, bo kilka ujęć moim zdaniem jest po prostu nudnych. A teraz ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. W ogóle możecie mi jakoś fajnie przywitać w komentarzach. Ja teraz będę wszystkie komentarze serduszkował, bo po prostu teraz się jaram tym dokładnie tak, jak założyłem kanał. Także zapraszam was do oglądania, trzymajcie się i siema. Okej, cześć, tutaj Michał. Dzisiaj mam zamiar zrobić taki odcinek, ponieważ mam zamiar odpłacić się mu i zrobić odcinek, że go ignoruję, ale nie tylko, bo też go denerwuję przez 24 godziny. To będzie coś mega, więc tak, już teraz pojechał do sklepu i za chwilę wróci, więc coś wymyślę na szybko. Jeszcze dokładnie nie wiem co, ale coś tam wymyślę na pewno. Okej, więc teraz na niego zaczekam i będzie pierwszy prank. Yo! Siema, tutaj Michał. Widziałam akurat, że mój brat... Patrzcie, kupił sobie ostatnio taką wideodrówkę z tą daleką i tak sobie strzelę, nie? Pójdziemy tam do niego i oblejemy go szklanką wody. Dobra. Dobra, lecimy. Siema! Kurde! Co ty zrobiłeś? No, ubrałem się wody. Tam są koty. No. Ja widziałam na lunecie ogon kota. Robisz milimetr nie w tą stronę, by dostał koty. Co z tego? Dobra tam, żeby widzowie zobaczył. I tak tego nie wstawię. Cześć, tutaj Michał. Mam kolejnego pranka dla mojego brata. On przed chwilą pojechał po coś do sklepu i mam zamiar wziąć mu tą rzecz i zrobić coś hardkorowego, bo mam nadzieję, że mnie za to nie zje, bo będzie głodny. Może mnie nie zje. Więc no, teraz na niego czekam, jak już przyjdzie, no to sami zobaczycie, co się stanie. No siema. A nic, co tam kupiłeś? Tak. Ale czemu nagrywasz moim aparatem? Nie, tak sobie jakoś chciałam poćwiczyć. Chcesz zobaczyć? No fajnie. To jest takie, są poręcze do pompek. No. I akurat były na promocji. Czekaj chwilę, pójdę coś sprawdzić. Co ty robisz? Oszalałeś? No co ty zrobiłeś? No co już Kurde, no kompletnie już się... Co ty zrobiłeś, no? Weź tego nie nagrywaj. Co ty niby zrobiłeś? Wiesz, że nie wstawiam tych wszystkich ujęć, więc nie wiem, po co to nagrywasz. Odralo. Widziałeś scenę. Dobra, teraz ja się trochę ponagrywam. Dawno nie nagrywałem. Widziałeś scenę. Oddawaj teraz. Nice. Nie wiem w ogóle, po co ty to zrobiłeś. Nie wiem, po prostu chciałam sobie. No, to teraz ja cię ponagrywam. Widzisz, fajnie? Co? No czemu to jest mogło? W ogóle nie wiem, co ja ci zrobiłem. Jak coś będzie zamoczone, to oddajesz mi hajs cały. Ej, słuchajcie, chwilę wrzucę do Mateusza. Torbę w krzaki, poczekajcie na to. Ej, Mateusz! Nieśmieszny, jesteś już oficjalnie debilem przeze mnie uznany. Masz tą torbę. Dobra, prank się nie udał, musimy jeszcze raz. Ej, Mateusz! Ja nie mogę jej nieść, masz ją, no. Dobra, słuchajcie, co bym ciągle nie udaje, on ciągle mówi to samo. Mam taki pomysł, rzucę torbę i nic nie będę mówił i później on się skapnie, dobra. Tak. Gdzie jest torba? Co?
gdzie jest torba? No gdzieś tam w krzakach zostawiłem. Co? Tam mój portfel jest. Ja sobie robisz, gdzie masz tą torbę? No trzech gdzieś tam zostawiłem. Dobra, czekam na niego już tak trochę. Ty biegnę. Biegnie z tą torbą. Zostawiłeś tam torbę w tym krzaku. Przestań to nagrywać w końcu. Ta torba tam leżała w krzakach, tam było wszystko. Tak. Szczerze to bym wrócił po tą torbę, ale dobra, nie. Nie, że mi jest jego. Nie dodali sobie. Dobra, siema. Teraz zrobimy kolejnego pranka. To będzie on polegał na tym, że przed chwilą mama do mnie dzwoniła i tak się zastanawiałam, jaki mogę zrobić prank. Przy okazji sobie w Fortnite'a trochę pograłem i mama zadzwoniła i powiedziała, że Mateusz odpalił w piecu, nie? Czyli za chwilę zejdzie do piwnicy, ale znając jego, jeszcze musi trochę co tam pograć i dopiero wtedy zejdzie, bo mamy nie ma, więc trochę poczeka. Ja poczekam, jak będzie schodził, to zgaszę światło i zamknę go w piwnicy. Mam taki super, strasznie fajny pomysł. Dobra, oby się udało. Kurde, schodzi. Myślałam, że z drugiej strony klucze przekręciłem. Jest, jest. Nie ma takiego. Dobra, dobra, nie ma takiego. Teraz wcześniej było coś takiego, że właśnie... sobie teraz trochę poczekamy. To fajnie się czuję. Co on tam robi? Jedzenie ma tam, bo tam też jest lodówka. Przetrwa. Wodę też tam ma. Tam to jest jeszcze więcej wody niż w kuchni. Więc... lub pies ze szczeką. Więc... Jak? Jak? Co? No kurwa, oknem. Dobra. To ci akurat nie wyszło, nie? To ci akurat nie wyszło. A tak, tam jest okno. Nie przemyślałam tego. Nie. Którym oknem? Które? Ja też tam chcę wejść. Którym oknem? Tada! To już możesz usunąć to ujęcie, bo nigdzie tego nie wstawię. Dobra, to wstawię. Nie wiem, jak chcesz na swój, jakiś swój kanał, no to ja to wstawię, ale na... Ja nie mam swojego kanału. No, ale no to ja tego na swój nie wstawię, więc nie wiem, po co ty to w ogóle nagrywasz, nie? Nauczyłem cię nagrywać i co teraz?